Żeby się nauczyć, nie? Ale po prostu to jest tak mądra pieśń, w sensie to jest taki wykład, po prostu no... Jak, właściwie jak gdyby człowiek znał tylko tą jedną pieśń, to mógłby naprawdę tak, być takim dobrym katolikiem, żyć tak po prostu tak całe życie dobrze, no naprawdę tak mi się wydaje, no po prostu... To jest, nie, no, wszystko to, jest no, tak, tak trochę jest, tylko no, przychodzi kolejny Wielki Post, przychodzą kolejne pieśni, kolejne takie zastanowienie i... Oczywiście 40 dni takiego postu, no ale potem no to odchodzi no gdzieś. Post jest świetny, ja nieraz już doświadczyłem tego, że dzięki Wielkiemu Postowi można zrobić rzeczy, których się wcześniej nigdy nie udawało, nie? Że no tak. Narzucisz sobie 40 dni, a po 40 dniach mówisz sobie, kurczę, dałem radę, mogę dalej, nie? I no, nie może choćby jedną rzecz naprawić w życiu co roku, nie? To już warto. Ale właśnie to jest taki też... Jakby sam doświadczyłem tego, że to jest jakiś taki szczególny czas łaski na to, żeby jakby naładować baterie, można powiedzieć, swoje też pod względem jakby wiary, nie? Żeby jakby umocnić się jakby na ten czas, jakby na cały rok, nie? Nowy liturgiczny. Adwent też jest takim czasem, no ale coraz mniej. Ale jeszcze warto wykorzystywać. Dobra. Słuchajcie, chciałbym zaśpiewać pieśń Witaj Cierniowa Korona. Strona pierwsza, tak, lewa kolumna. Nie wiem skąd ją znam tak do końca. Kiedyś przywiozła na pewno Kataszka, przywiozła tekst skądś z jakichś swoich wyjazdów. No, Ania Boda też to śpiewała. Śpiewała też, tak? Była piękna. No. Ale Ania Boda miała swoje melodie, nie? Nie wiem skąd ja znam te melodie, czy to właśnie od Kataszki. Wydaje mi się, że ja znałem te pieśni wcześniej, ale tak od momentu jak Kataszka to przywiozła, to pamiętam, że ją śpiewamy. Więc myślę, że gdzieś tam to było, ale ten. Rzeczywiście to jest ciekawa pieśń, bo ona jest trochę nierówna, mam wrażenie, tak ją pamiętam, że ona i tę warstwę tekstową ma taką jakby momentami nierówną, że momentami jest piękna, taka wysoka ta forma, a momentami taka bardzo ludowa. Może tutaj Strug mówił, że część napisana oryginalny autor. Chyba to. Proszę. Może jak Strug mówił, część napisana przez autor, później przyszedł dominikanin. Jezuita najczęściej. Czy jezuita. Tak. I później wiesz dalej, nie? Aha. Tak, jadę. Z naszego nagrania. No. Jedziemy na 10:30, prawda? No czyli gdzieś tak przed 10:00, za 10:10 gdzieś. Podeszłabyś do mnie, jeżeli wybierasz się. Okej. Trzeba by codziennie robić taki pierwszy pieśni i tak byśmy nie prześpiewali tych wszystkich. Gdzie? Ale tak przez Adwent i przez Wielki Post przynajmniej raz w tygodniu by można było spokojnie. Kurczę, no ja właśnie, ja bym bardzo chciał, tylko też tak... Tak, o 18. Bo tak sobie myślę, że to jest to często... Myślę, że trzeba by spróbować. Częściej niż raz w tygodniu by się nie dało, myślę. Ale... Ja jestem za. Ja bardzo zapraszam, tak? Bardzo zapraszam na tę uchwałę. Tak, na cały Wielki Tydzień go zapraszam bardzo serdecznie. Chociaż Wielki Post. No dokładnie, bo tak... Bo ja tak jakby... No się od razu inaczej się czuję cały ten okres. Dobra, dogadamy. Ja w ogóle odebrałem, bo jesteśmy na śpiewaniu teraz u pieśniarzy. Myślałem, że nas szukasz i przychodzisz tu na śpiewanie. No trudno, dobra. A tylko, że nie mogę dużo rozmawiać. Nie, akurat mamy chwilę przerwy, zaczynamy zaraz. Witajcie, Cierniowa Korona. Dobra, to ucałuj ode mnie Mateuszka i powiedz mu, że cały Wielki Tydzień go zapraszam. No, na razie pa. Właśnie. Mój pomysł początkowo był taki, żeby właśnie to robić te spotkania, ale właśnie w takim rzadkim, powiedzmy, okresie. Mnie się bardzo większa szansa, że ludzie przyjdą jak jest co tydzień niż jak są rzadsze. Że jak są częstsze? W okresie, żeby to było przez cały rok. W Wielkim Poście fantastycznie można przejść w piątek na Drogę Krzyżową, a w niedzielę na Gorzkie Żale i to spełnia już całkowicie zapotrzebowanie na te śpiewy. To znaczy, no, jak jeden czy drugi raz się zrobi w Wielkim Poście. Ale tam nie śpiewają tego. Gdzie byś dał takie pieśni, do której Drogi Krzyżowej, w którym kościele?
A nie, no myśmy, ty byłaś w czasach księdza Grzegorza? No, tam u tego, tak, nie? Taką drogę krzyżową można by zrobić. No właśnie, właśnie, Bonifratrów. No to była piękna droga krzyżowa, śpiewaliśmy, śpiewaliśmy taką właśnie pieśń, która jest, po dwie zwrotki na każdą, na każdą stację. A ksiądz jeszcze czytał takie rozważania stare, gdzieś z jakiegoś Starych, czyli nie było takich bardzo pięknych rozważań. Takich wymyślonych na siłę, nie? No dziecko tuka z kartki, tylko po prostu było rozważania. Idea, wszystko było po prostu... Pięknie już o tym. No. Radzie, a ja mam jeszcze jedno pytanie, a propos czego innego. Nie masz wolnego miejsca w samochodzie, jak będziesz jutro jechał? Mam, no właśnie Marta mnie pytała. Gdzieś za 10:10 będę jechał. Wiesz co, a nie będziesz jechał Traugutta przypadkiem? To ja bym się dosiadła, bo to jest... Traugutem. Znaczy przez Bonifratów gdzieś tam tak, był. Tak. No, dobra. No to jakiś przystanek, ten, tramwajowy, Plac Zgody, to ja bym tam czekała. Nie wiem jeszcze jak to jechać najlepiej. A gdzie ten pogrzeb? Na Barskiej. To nie, to Traugutta... To... Aha, bo nie, dobrze, Traugutta pod most. I Krakowską potem i na ten, nie? Aha, bo tak, tak, no właśnie. Krakowską, tak? Tak, tak, myślałem, że to przez Chłopską, ale to jest lepiej. Aha, nie, bo Chłopska jest zamknięta. Ja tylko patrzyłam na mapie, ja nie jeżdżę, także ja nie... Babci takiej znajomej ze schodu. No, to tak, faktycznie. Pauliny Soczewki, babcia umarła. Jutro śpiewamy o 10:30 czuwanie, o 11:00 msza. A czy my będziemy mieć jeszcze jakąś próbę wcześniej? Nie. Aha, no dobrze. A czuwanie gdzie? Tam, na Barskiej w kaplicy, no. Ale takie, no, chwile, no, podobno od 10:30 ma być trumna wystawiona. Nie wiadomo, czy będzie i ten, ale no, kilka pieśni można zaśpiewać, ja wysłałem. A po ty nie odbierasz poczty, jest. Ale okay. I tak pewnie nie dasz rady jutro. Nie, pracuję jutro. No, okej. Okay. Melodia jest, melodię, która do mnie też bardzo przemawia, jest taka. Witaj cierniowa korona, z głogu morskiego spleciona, którą Jezus Pan nad Pany był jak król koronowany u Piłata Pońskiego. No, to się świetnie, przedośpiewałam w tej Grochowską. Trochę inaczej jeszcze. Bardzo ładna. Jest bardzo ładna. Jak na początek. Ale pewnie po... Nie jest za wysoko. Po 15 wzroce jest pewnie... Ale to trzeba sobie pozaznaczać magnifaty. Tam, gdzie są rozśpiewy, potem już leci. No się zaczyna dość nisko, witajcie, nie? A potem, który Jezus Pan nad Pany był jak król koronowany u Piłata Pońskiego. Od razu mi się kojarzy parafia w wiosce mojej babci. No i bardzo dobrze godzinki. Się kojarzy. Bardzo dobrze się kojarzy, no właśnie. Ja, mi się kojarzy, kojarzą mi się różne rzeczy, ale najbardziej to mi się kojarzy parafia rodzinna mojego ojca, parafia... Matko, wypadło mi z głowy, no jak mogłem z głowy parafia. Parafia Domanice, no to jest na pograniczu województwa lubelskiego i podlaskiego. No też pięknie ludzie śpiewają. No to jakby takiego śpiewu godzinek, jakie właśnie były w parafii, jak z babcią chodziłem przed Sumą. A to było, nie? To pamiętam, bo teraz już pewnie nie. Tak, znaczy nie wiem, czy ktoś jeszcze śpiewa, ale właśnie, jakby ta esencja, bo tam zarówno mężczyźni bardzo nisko śpiewający i kobiety właśnie starsze, ale to, no nie wiem, trudno mi znaleźć jakby odpowiednik, w jaki sposób opisać ten dźwięk, ale to było jakby, nie wiem, taka ziemia, wiesz, czas, nie wiem, jakby tego typu słowa do opisu tych wrażeń jakby słuchowych, które mam jeszcze w pamięci, jakby z tych czasów, kiedy tam miałem, powiedzmy, tam, nie wiem, 5 lat, 6, no, jak chodziłem właśnie z babcią na ten, na godzinę, to po prostu coś niesamowitego, nie? Cię jest zamknięte. Tak. Co do widzenia. To co, to rozpiewamy sobie. 20 zwrotek zdążymy się nauczyć. Witaj cierniowa korona, z głogu morskiego spleciona, którą Jezus Pan nad Pany był jak król koronowany u Piłata Pońskiego. Cóż nie czynią źli żołnierze, gdy ich złość szatańska bierze. Oto Piła
Twemu upletli koronę z głogu, wtłoczyli na głowę Bogu i trzcinę mu w rękę dali, tak się z niego naśmiewali. Witaj, królu żydowski. Tak się ojcu spodobało i tak się też stać musiało, żeby jego syn kochany był tu ukoronowany na tej ziemi niskości. Przyjął Jezus tę koronę zamiast dęba daną trzcinę. Jakie jeszcze i królowie, żaden nie miał na swej głowie jak Jezus Nazareński. Dla księcia niebieskiego, lecz koroną byłaś droga, gdyś zdobiła Syna Boga. Najdroższe są w tobie kolki, jak diament i rubin wszelki tego świata całego. O, prześliczna jest korona, krwią Jezusa ubarwiona. Choćby świat dał wszystkie skarby, nie dostałby takiej farby, takiej jak tej koronie. O, korono, jesteś święta, bo ta świętość z głowy zdjęta. Bezbożna cię ręka biła, krew święta cię uświęciła, Syna Boga żywego. O, czcigodnaś jest korona, boś Jezusa krwią święcona. I cóż więcej ma być czone, jak te rzeczy poświęcone krwią samego Jezusa. Lecz rozważmy, chrześcijanie, co Jezus cierpiał w koronie. Jak cierpiała głowa święta, gdy korona na nią wbita była z ciernia ostrego. I co to był za ból srogi, kiedy aż do mózgu głogi święte skronie przebijały i tysiące ran zadały głowie Pana naszego. Z głowy świętej krwi płynącej zeszło krowi trzy tysiące, tak obficie z niej spływała, że oczy usta zalała Jezusowi miłemu. Cierpiał Jezus.
te grzechy, co pochodzą z ludzkiej pychy. Tyle ran w najświętszej głowie, co mu zadali katowie przez bijanie korony. Przez koronę tę cierniową, co tak skuła świętą głowę i krew świętą, co wyciekła, niech nas zachowa od piekła i karania wiecznego. Ta korona z głogu ścienia, niech namiętność cnotę zmienia. Zamiast pychy Lucyfera, miłość, czystość i pokora, niechaj już nas zamieszka. Przez te rany w Twojej głowie udziel nam te cnoty drogie. A cierniowa ta korona niechaj będzie nam obrona. Ciebie, Jezu, prosimy. A kto do niej jest włączony, do tej cierniowej korony, wpisz go, Jezu, także w niebie. O to pięknie prosim Ciebie, księgę życia wiecznego. Niechaj znajdzie w tej koronie pomoc w życiu i przez gonie. Niech nią będzie otoczeni, jako cierniem odgrodzeni od napaści szatańskich. A po śmierci ta korona, co dla dobrych ustrojona, niech nam będzie dana w niebie. O to, Jezu, prosim Ciebie, co daj nam, Boże, amen. Niech nam będzie dana w niebie. Oto, Jezu, prosim Ciebie, co daj nam, Boże, amen. I nas bardziej nie zwykłe w pieśni. Nie wiem w sumie nawet skąd się wzięła, ani dlaczego, ale no, jedna z takich, które najbardziej przemawiają do mnie. A super jest ten fragment, że choćby świat dał wszystkie skarby, nie dostałby takiej farby, takiej jak w tej koronie. No po prostu niesamowite. Cenię. Ale tak, Konrad, prosty rędnie upletli koronę z głogów, tłoczyli na głowę Bogu. Nie? Niesamowite mocne teksty. No. Powiedz mi, ty te pieśni poznawałeś, gdzie jeździłeś w jakieś miejsca, czy po prostu spotykaliście się ze znajomymi? Jeździłem.